Dzień dobry Państwu, cieszę się, że tak licznie dzisiaj przybyliście na konferencję. Wasza liczna obecność tylko wskazuje, że temat dworca PKP w Szczecinku jest tematem bardzo ważnym, nie tylko dla mieszkańców, ale widzę i media regionalne z województwa. Temat jest rzeczywiście dość istotny, gdyż wczoraj Rada Miasta radnych serdecznie za to dziękuję, zaktualizowała uchwałę nieodpłatnego nabycia dworca PKP na rzecz miasta Szczecinek. To dopiero jeden z kolejnych procesów i etapów do zakończenia tego procesu, bo przed nami jeszcze stworzenie wyceny, protokołu uzgodnień, a także na samym końcu złożenia wniosku przez stosowną jednostkę PKP do ministerstwa, abyśmy ten dworzec mogli przejąć na własność samorządu. Natomiast jest to, myślę, czas i proces, na który czekają bardzo dużo mieszkańców. Myślę, że większość mieszkańców uważa, że to jest bardzo dobry krok samorządu. Jakby robimy grubą kreskę i te niejasności, kto powinien wyremontować dworzec, czy to powinno być z ministerialne agendy, czy samorząd, my określamy to grubą kreską. Widzimy potrzebę, widzimy żądania mieszkańców, a także turystów, aby dworzec wyremontować. Stoją Państwo na terenie, który w tym roku samorząd przy współudziale z Funduszu Dróg Samorządowych wyremontował za niebagatelne pieniądze. Nie mamy się czego wstydzić. Za nami PKP wyremontowało perony, więc został nam tak naprawdę ten budynek. Budynek bardzo piękny, z potężnymi walorami architektonicznymi. Budynek, który zarówno z zewnątrz, jak i w środku pozostawia wiele do życzenia. To nie jest chluba i chwała Szczecinka, gdy ktoś przyjeżdża lub ktoś wyjeżdża z tego miasta. Czas wziąć odpowiedzialność na nasze barki i wyremontować ten dworzec, ten budynek, który jest jednym z ostatnich budynków użyteczności publicznej, który właśnie tej chluby nam nie przynosi. A czas, żeby stał się naszą wizytówką, żeby stał się naszą taką bramą i pierwszym naprawdę fantastycznym wrażeniem, gdy turyści czy mieszkańcy będą wracać do naszego miasta. Padało wiele pytań, czy nas na to stać. Oczywiście nie podejmowalibyśmy się tego wyzwania, gdybyśmy nie uważali, że nas na to stać. Będziemy ten proces etapować, o tym będzie wspominała w dalszej części pani burmistrz Dorota Kardenbicker o technicznych jakby aspektach inwestycji, ale z całą pewnością będziemy ten proces etapować tak, aby w pierwszej kolejności wyremontować tą część pasażerską, następnie aby ta elewacja tego pięknego budynku odzyskała swój blask, to będzie drugi etap. Na samym końcu będziemy starali się przy użyciu maksymalnego użycia środków zewnętrznych, funduszy zewnętrznych, ożywić tą część, te metry kwadratowe skrzydła prawego i lewego dworca, a jestem przekonany, że tutaj życie wróci w tą część miasta, które przez ostatnie 2-3 lata uległo potężnej rewitalizacji, zostało odnowione i zrewitalizowane. I śmiem twierdzić, że samorządy wiedzą, jak tego typu budynki, tego typu dworce ożywić. Myślę, że nawet gdyby doszło, w co nie wierzę, żeby PKP wyremontowało, ten budynek po prostu nie byłby tak zagospodarowany, jak w momencie, w którym my to zrobimy. Przypomnę tylko historię opracowywania dokumentacji projektowej. My już jesteśmy gotowi w pewnym zakresie na realizację inwestycji, dlatego że w zeszłym roku opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, ponieważ to jest obiekt w tak zwanej strefie zamkniętej, pozwolenie wydało wojewoda zachodniopomorski. Owszem, ta dokumentacja na początku zawierała w tym zakresie przeniesienie tutaj pomieszczeń Samorządowej Agencji Pomocy Kultury oraz część do obsługi pasażerów. Przyszłość pokaże, czy będzie taka funkcja, czy inna. Na pewno w pierwszym etapie skupimy się na części służącej do obsługi pasażerów. Także w funkcji tylko
pomieszczeń. Tak jak Państwo widzą za nami, ten hol będzie służył jako również poczekalnia. Kasy pozostają w tym samym części. Wprowadzone zostaną natomiast również węzły sanitarne, które są bardzo potrzebne w tej przestrzeni, bo jak Państwo wiecie, węzły sanitarne znajdują się w dla pasażerów, więc będą te toalety dla osób niepełnosprawnych, zarówno męskie, damskie, miejsce do przebijania dla dzieci. Będzie przewidziane również zaplecze socjalne dla pracowników PKP, jest to niewielkie zaplecze, również niewielkie archiwum i pomieszczenia gospodarcze, łącznie do 250 m². Przypomnę też, że budynek jest objęty ochroną konserwatorską, więc również na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej aktywnie zaangażowaliśmy konserwatora, wskazał nam potrzeby, jakie elementy należy zachować, elementów głównie wyposażenia, tutaj mówimy o pewnych malunkach na ścianach i pewnych bateriach. Te elementy zostaną w tej części holu utrzymane, odrestaurowane. Tutaj mamy przedstawione, mieliśmy z sobą troszkę fragmentów dokumentacji projektowej, żeby pokazać, jak będzie wyglądała wizualizacja jaką część przeznaczymy pierwszą uwagę właśnie na tą część pasażerską. Tak jak już powiedział,